Nauka nie musi być nudna i może wykraczać poza ramy programu nauczania. Z takiego założenia wychodzi Piotr Skuza, który od wielu lat podejmuje ciekawe inicjatywy, które mają pomóc młodym ludziom lepiej poznać i zrozumieć świat. 3 lata temu w Urzędzie Miasta wymyślono takie zajęcia z edukacji regionalnej. Mamy mówić o Częstochowie, o historii Częstochowy, o postaciach związanych z Częstochową. I na kanwie tych zajęć wpadłem na pomysł parę miesięcy temu, żeby wymyślić coś takiego, co nosi tytuł Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, żeby organizować dla uczniów naszej szkoły cykle spotkań z osobami, które są z Częstochowy lub związały swoje życie z Częstochową. I stąd spotykamy się na takich tutaj meetingach. Był Kuba Pociąga, podróżnik, był mikser, freestyler, był żongler piłką. Tym razem osobą, która zgodziła się odwiedzić uczniów szkoły podstawowej nr 38, była aktorka Teresa Dzielska, od wielu lat związana z częstochowskim teatrem imienia Adama Mickiewicza, która wielokrotnie pojawiała się na scenie w spektaklach teatralnych skierowanych do młodych widzów, bo choć jak mówiła, mimo iż występ w nich zawsze był dla niej wyzwaniem, to spotkanie z nimi, czy na scenie, czy w szkole, zawsze było i jest dla niej ogromną przyjemnością. Uwielbiam spotkania z dziećmi właśnie za ich prawdę, za ich szczerość, za ich otwartość, bezkompromisowość czasami. I to jest wielka przygoda i weryfikacja swojego dziecka tam w środku i swojej prawdy. Czy młodzi ludzie pójdą w ślady Teresy Dzielskiej? Nie wiadomo. Pewne jest jedno. Dostali świetną lekcję, bo opartą o życiowe doświadczenia. Poznali też kulisy pracy aktora i nawet jak na scenie się nie pojawią, to na pewno teatru omijać już nie będą. Tak, i to rzeczywiście jest przepiękna akcja, bo dzieci mogą się dowiadywać z różnych dziedzin, co w trawie piszczy, czyli w danym zawodzie u danego człowieka, i dzięki temu można im przybliżyć właśnie, w tym wypadku, jeśli chodzi o mnie, kulturę, teatr, film, serial.